Witam szanownych widzów kanału Sky w Atmosfera. W warunkach bojowych, podczas gdy na lotnisku jest mgła, spróbuję troszkę wytłumaczyć, albo może przedstawić inny punkt widzenia odnośnie tej głośnej sprawy, która teraz wypłynęła w Polsce, jeśli chodzi o sprowadzanie sprzętów używanych z demobilu, sprzętów wojskowych w celu używania ich do skoków. Wybiło szambo. Wybiło szambo i wcale nie jest to takie oczywiste. Oczywiście, jeśli chodzi o artykuł, wydźwięk jest bardzo prosty. Znalazł się kozioł ofiarny, którego trzeba ukrzyżować. Natomiast pachnie mi to głębszymi kwestiami i ciekawszymi rzeczami, które warto poruszyć odnośnie tej sytuacji. Jeśli chodzi o sam sprzęt, który został sprowadzony, to jest to efekt coraz większego zainteresowania tych działań grup rekonstrukcyjnych, które wykonują skoki na spadochronach wojskowych. Kilka lat temu, o ile pamiętam, w Polsce zostały nawet dopuszczone szkolenia, ponownie zostały dopuszczone szkolenia spadochronowe na sprzętach takich właśnie wojskowych, w których zarówno główny spadochron, jak i spadochron zapasowy są okrągłe i ma to swój sens, chociaż nie jestem wielkim zwolennikiem odgrzebywania trupa. Uważam, że spadochroniarstwo powinno iść do przodu i to, co jest nowoczesne, powinno być zunifikowane, spójne i wiele dróg niekoniecznie jest dobrym sposobem szkolenia. Powstają tam różnego rodzaju zawirowania odnośnie szkolenia. Jednak jeżeli to jest coraz większe zainteresowanie, to oczywiście jeżeli się pojawia zainteresowanie, to małe podmioty gospodarcze próbują znaleźć swoje miejsce w tej przestrzeni i próbują dopasować się do zapotrzebowania społeczeństwa. Jeżeli ludzie chcą mieć tanich szkoleń na okrągłych spadochronach, no to trzeba im te tanie szkolenia na spadochronach zorganizować. Oczywiście jeśli oni mają swoje ochoty, to wszystko jest w ramach funkcjonowania Urzędu Cywilnego, który powinien nadzorować, pilnować i sprawdzać, czy takie tego typu szkolenia na tego typu sprzętach są dopuszczone, czy nie. W artykule padają opinie, że sprzęt, który jest sprowadzany, to jest szrot. Nie wiem, czy to jest szrot. Zwróćcie, szanowni widzowie, uwagę, że w artykule nie padły żadne cyfry, w sensie, czy to jest, jaki jest rok produkcji tych sprzętów i jak były eksploatowane. Trzeba brać pod uwagę, że jeśli chodzi o spadochroniarstwo, to na rynku wtórnym są spadochrony, które mają grubo pokrowce, które mają grubo ponad 25 lat i ciągle są w dobrym stanie technicznym. To mechanik układacz jest osobą, która jest w stanie swoją wiedzą i doświadczeniem poświadczyć, czy jest też mechanikiem poświadczenia, bo poświadcza stan techniczny tego sprzętu i on to dopuszcza do eksploatacji albo nie dopuszcza do eksploatacji. Może być sprzęt relatywnie nowy, ale już tak zużyty, że nie powinno się go dalej używać i może być sprzęt relatywnie stary, natomiast praktycznie nieużywany, gdzie nie znosi znamion tego, że coś technicznie jest niesprawne, dlatego można to dalej używać. Nie wiadomo więc, o jakich rocznikach mówimy. W wojsku zwykle sprzęty sobie leżą na półce, nie są aż tak mocno używane. Jeśli faktycznie jest tak, że jest to jakaś jednostka na Alasce, to podejrzewam, że działalność spadochronowa tam nie była zanadto, powiedzmy, dynamiczna. Więc możliwe, że te sprzęty wcale nie były takie złe. Na tych szczątkowych, niewielu zdjęciach, które w artykule są załączone, nie widzę żadnych znamion tego, żeby te spadochrony były szrotami. Oczywiście chciałbym, żebyście Państwo, ci co zawitali na tym kanale gościnnie, nie spodziewali się, że będę osobą, która albo będzie starała się zaorać tego, którego zaorali inni, albo będę starał się go wybielać. Co prawda znam prawie wszystkie osoby, które są wymienione w tym artykule, ale to nie znaczy, że mam zamiar opowiedzieć się po którejś z tych stron. I artykuł nie jest najgorszy, artykuł jest napisany całkiem nieźle, chociaż oczywiście jak prawie zawsze artykuł napisany jest tendencyjnie, aby wzbudzić emocje w środowisku, wzbudzić emocje ludzi. Jak widać, poruszył dość znacznie, w związku z tym ja mam akurat temat do tego, żeby te kwestie powyjaśniać. Niezwykle istotne i wypunktowane i z dużą emfazą jest to, co jest mówione o instalowaniu automatów. Tutaj są dla mnie kwestie, niektóre są bardzo ciekawe. Oczywiście z jednej strony jest tak, że w cywilizowanym świecie nie dopuszcza się tego, żeby bez zgody producenta robić przeróbki w obrębie, szczególnie w obrębie spadochronu zapasowego, który jest urządzeniem do ratowania życia. Natomiast w większości pokrowców instaluje się automaty, chociaż nie jest to instalacja na krzywy ryj, tylko jest to instalacja, która została dopuszczona przez właśnie tegoż producenta. Sama instalacja automatu w tym pokrowcu piersiowym jest niezwykle ciekawą technicznie kwestią, która, jak popatrzyłem na zdjęcia, jest to rozwiązanie niemal genialne, które
chciałbym teraz troszeczkę odbiec od tego skandalicznego tematu i pociągnąć temat, który jest dla mnie bardzo interesujący, mianowicie temat szkolenia i temat techniki spadochronowej. Spadochron zapasowy i spadochron główny, okrągłe, bardzo trudno ze sobą się plączą. W związku z tym obecność automatu w przestrzeni spadochrona zapasowego z tak prostym rozwiązaniem, jakim jest podwójna pętla i jeden przecinak, wydaje się być świetne. Gdyby to było skonsultowane jeszcze z producentem, gdyby porobić testy tych spadochronów, to mogłoby to otworzyć ciekawe okienko, jeśli chodzi o kwestię szkolenia spadochronowego, dlatego że w wielu momentach bezpieczniejsze byłoby uruchomienie zapasowego okrągłego spadochronu do niesprawnego głównego spadochronu i z mniejszym ryzykiem tego, że one ze sobą się splączą, niż na przykład do schoków desantowych na spadochronach szybujących, gdzie ma się otworzyć spadochron szybujący zapasowy. Jest to rozwiązanie bardzo ciekawe, które byłoby odpowiedzią na zapotrzebowanie taniości, dlatego że gdyby to wszystko funkcjonowało ze sobą w oparciu również o automat spadochronowy, można by się pokusić o zminimalizowanie szkolenia spadochronowego. Spadochrony okrągłe, które są praktycznie niesterowne, wojskowe nie powinny dawać się sterować, żeby wojsko się nie rozpierzchło po polu, jeżeli zostaje wyrzucone, ma wylądować tam dokładnie, gdzie dowódcy chcą, żeby wylądowali. W związku z tym mają spadochrony, którymi się praktycznie nie daje sterować, chyba że się robi tak zwane legendarne spływy, albo delikatnie przy pomocy niektórych linek zakrzywia się wypływ powietrza spod czaszy, żeby dokonać obrotu i przemieścić się trochę w którąś stronę. Natomiast nie trzeba za bardzo uczyć skoczków sterowania, nie za bardzo też trzeba uczyć ich postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wystarczy, że sprawdzą, czy spadochron wygląda dobrze, jak nie wygląda dobrze, to podpierają się zapasowym. Można więc wykonywać skoki z mniejszej wysokości niż na spadochronach szybujących. To jest ciekawy aspekt, jeśli chodzi o popatrzenie na to, co mogłoby pozytywnego wyniknąć z tego wybitego szamba. Jeśli jednak wyglądało to tak, że faktycznie było to szyte, nawet jeśli był to prototyp, jeżeli to było szyte gdzieś w jakimś warsztaciku, to oczywiście jest to swego rodzaju skandal. Ale ciekawym powiązaniem jest to, że ten skandal jest teraz znowu taki skandaliczny, a dwie dekady temu, kiedy w podobnej sytuacji certyfikowany do napraw spadochronowych warsztat produkował pokrowce, z czasem się okazało, że wszystko było w porządku. Po serii spraw sądowych się okazało, że jednak nic nie zagrażało życiu, wszystko było dobrze, wszystko było pięknie, cacy, cacy. Teraz się znalazł ktoś, kto znalazł się na świeczniku. I w tym szambie to jest moim zdaniem bardzo ważna gałąź. Otóż odnoszę wrażenie, że nic się nie zmienia w polskim spadochroniarstwie, nic się nie zmienia w polskim lotnictwie. Cały czas mamy do czynienia tego, że jeżeli się jest kolegą królika, to wszystko się upieka. Jeżeli się nie jest kolegą królika, to się podpada i ma się problemy, które powinien mieć każdy w takiej sytuacji. Jeżeli faktycznie dochodziło do przekonstruowania spadochronu zapasowego, jeżeli na takim przekonstruowanym spadochronie ktoś wykonywał skoki, to moim zdaniem narusza to zasady bezpieczeństwa, zasady rozsądku, jeśli chodzi o spadochroniarstwo. Natomiast w artykule nie przeczytałem, czy ktokolwiek skoczył na spadochronie z takimi przeróbkami. W związku z tym, jeżeli sobie sprowadzamy do kraju spadochron i sobie w nim coś wszywamy sobie misia pluszowego albo wszywamy sobie zegarek, to możemy sobie zrobić cokolwiek z tym spadochronem, co tylko chcemy, dlatego że dopóki nie zostaje wykonywana na nim aktywność lotnicza, to jest to tylko sprzęt, który sobie cerujemy, łatamy albo sobie przerabiamy. Zaczyna być problem, jeżeli on zostaje włączany do szkolenia spadochronowego. Jeżeli chodzi o wykonywanie skoków indywidualnie przez doświadczoną osobę, tutaj kwestia etyki zawodowej jest moim zdaniem przechodzi w cienie i w szarości, dlatego że jak ktoś ma ochotę ryzykować swoje życie, to w dużej mierze robi to na własne konto. Oczywiście w dużej mierze, nie w całej, dlatego że środowisko całe spadochronowe będzie miało problem, jeżeli ktoś się w głupi sposób zabije na przerabianym przez siebie spadochronie, ale na pewno nie jest to takiego rodzaju występek, jak przygotowanie sprzętu dla uczniów, w którym jest wmontowany automat. W artykule tego nie wyczytałem. Jeśli chodzi o wypowiedź samego obwinionego przez, albo inaczej, jeżeli to była prawda, to głównego bohatera tego artykułu, jeżeli to nieprawda, to w niejako sposób szkalowanego, albo jakby to nazwać, stronniczo przedstawionego osobnika wypowiedź, to jedyne, co widać na zdjęciach, to widać zdjęcia prototypu, do którego, jak on twierdzi, miał prawo konstrukcji,
bo zdobył uprawnienia, zdobył wszystkie dokumenty potrzebne z ULC, aby zostać zakwalifikowanym jako producent spadochronów. Nie zdziwiłoby mnie to. Nie zdziwiłoby mnie to znów z tego powodu, że w Polsce te kwestie warsztatów i kwestie napraw spadochronów i tak dalej, to jest bardzo mały światek. Ten bardzo mały światek spadochronowy przypomina mi nieco problemy małej wyspy, w której wszyscy się ze sobą rozpładzają wsobnie i następują wielkiego rodzaju schorzenia grupowe. I teraz jeżeli znajomy jest w urzędzie, jeżeli potrzebujemy przepchnąć jakiś papier, że mamy jakiś certyfikat albo coś, to wygląda na to, że nic się nie zmieniło i cały czas wygląda tak samo, że trzeba mieć kumpla, komuś dać w łapę, coś zrobić, coś posmarować i sobie uzyskać coś, dlatego że to jest tak niszowe, że nikogo nie obchodzi. Akurat teraz okazało się, kogoś zainteresowało, ale najprawdopodobniej tylko dlatego, że ktoś na kogoś doniósł. Jak zawsze komuś nie, albo coś się nie podobało, albo pomysł był na tyle chwytliwy, że kogoś trzeba utopić. Ten temat nie jest wcale taki czarno-biały, chociaż jest przedstawiony w sposób taki, który bulwersuje, że oto dla uczniów skoczków został przedstawiony sprzęt, w którym są zamontowane chałubniczo w warsztacie jakimś w szwalni. W jakiejś szwalni zostały zamontowane automaty i oto zostaje wykonywane szkolenie na jakichś niewinnych skoczkach. Szambo wybiło z moim zdaniem jeszcze z innego powodu. Otóż wielkie oburzenie. Jak to możliwe, że zostały sprowadzone spadochrony do Polski bez cła i bez wad? Otóż szczątkowe informacje, które są zaszyte w tym artykule Onetu, mogą pokazywać na ciekawy kawałek, który być może jest zupełnie legalny. Jeżeli faktycznie wojska natowskie sprowadziły to, znajomi wojskowi sprowadzili sobie ten sprzęt do Stuttgartu i dopiero z Stuttgartu był on przewożony do Polski, no to kwestie podatku rzeczywiście są dość ciekawe, bo być może te kwestie podatkowe powinny być po stronie wojskowej. Pytanie, kto wystawił fakturę, jeśli była faktura. Jeśli faktura jest z jednostki niemieckiej, to moim zdaniem żadne kwestie celne ani podatku VAT, jeżeli oba przedsiębiorstwa są płatnikami unijnego VAT-u, można dochodzi do obrotu, w którym nie ma tego VAT-u. Ale larum jest podniesione i straszny jest krzyk podniesiony, ale moi drodzy, większość spadochronów, o ile nie prawie wszystkie, które są z rynku amerykańskiego, zostały sprowadzone do Polski z brudnymi gaciami w walizce u koleżanki. Dlatego, że większość sprzętów nie ma żadnego VAT-u naliczonego, jeżeli chodzi o to, co wszło do Polski, bo to jest tajemnica Poliszynela. A mi się wcale to nie podoba. Jeżeli już mówimy A, to powiedzmy też B. Środowisko spadochronowe jest bardzo głęboko nieuczciwe, jeżeli chodzi o sprowadzanie sprzętu na rynek polski. Nie podoba mi się to, dlatego że prowadząc przedsiębiorstwo, trzeba konkurować z osobami, które działają na rynku czarnym i szmuglują sprzęt. I teraz bądźmy konkurencyjni i wystawmy poszukiwaczowi okazji sprzęt w podobnej cenie, jak ktoś z brudnymi gaciami przywiezie, nie naliczając podatku VAT. W Polsce 23% VAT to jest coś, o co warto walczyć. Mówimy o sprzętach, które kosztują około 5 tysięcy, 6 tysięcy dolarów. To są kwoty, w których każdy chce sobie zaoszczędzić. I teraz ta grupa, co zaoszczędza, to jest również grupa, która poszukuje na przykład szkoleń, w których nie interesuje ich jakość. Nie interesuje ich, czy będą skakali na sprzęcie nowym, czy będą skakali na sprzęcie starym. To jest dopiero szambo, który wybija. To dopiero pokazuje, że mamy olbrzymi problem nie tylko w spadochroniarstwie, ale mamy olbrzymi problem jakościowy tego, że żyjemy w świecie, w którym nie potrafimy ocenić tego, co chcemy, nie potrafimy ocenić jakości tego, do czego byśmy chcieli dążyć. Szambo wybiło, teraz jest jedna ofiara, przypuszczalnie dojdzie do kontroli, dojdzie do sprawdzenia, może wejdzie tam skarbówka, okaże się to zbyt skomplikowane do postępowania skarbowego, bo jeżeli został zrobiony wałek dobrze, to wałek jest taki, że ich to skarbówki nie będzie interesowało. Oni się wolą przyczepić do normalnego przedsiębiorcy, który się na przykład spóźnił z opłatą o 2 dni, więc jemu trzeba naliczyć na tyle dużą karę, żeby było na nierobów, które bolą plecy. To są realia funkcjonowania urzędu skarbowego, a nie to, żeby oni się musieli męczyć i zgłębiać jakiś temat dziwny i z Marsa odnośnie spadochroniarstwa, które jest działalnością niszową. W szambie również wypłynęła jeszcze jedna kupa, mianowicie zupełnie nieprofesjonalne, oczywiście być może to nie tyle nieprofesjonalne wypowiedzi pracowników urzędu, ale być może odpowiednio wyselekcjonowane, aby wyglądały na jak najbardziej
szokujące. No to nie można mówić, że lotnictwo jest, że spadochroniarstwo jest bezpieczną formą, bo jak więcej sobie osób skręca nogi albo ma wypadki komunikacyjne niż skoczkowie, którzy sobie najwyżej nogę skręcą. To tak nie wygląda. Jest bezpiecznie w spadochroniarstwie, jest bezpiecznie relatywnie w lotnictwie, dlatego że trzymamy się pewnych procedur i staramy się od samego początku wpajać lotnikom, że procedury są właśnie tym, co mogą może zmniejszyć ryzyko naszej aktywności, w której występujemy. Zupełnie i to głęboko nie jest to nieprofesjonalne. Kładę, mam nadzieję, że to jest związane bardziej z tradycyjną nieprofesjonalnością dziennikarzy, dlatego że dziennikarze dla literówki, która się dobrze będzie sprzedawała, są w stanie wyolbrzymiać pewne sprawy, przemilczać inne, tak na przykład przemilczenie wieku tego sprzętu i przemilczenie liczby soków, które wykonały, to jest coś nieprofesjonalnego, jeżeli potem mówimy albo podajemy wypowiedź osoby, która mówi o tym, że to jest szrot, bez uzasadnienia, dlaczego jest to szrot. Nie? Oczywiście szrot się do Polski sprowadza, nasz szrot jest wzięty. Samochody mogą być szrotowe. Wiadomo, wszyscy wiedzą, że tam jest wiadro szpachli. Wiadomo, że on jest pospawany z czterech różnych ćwiartek, ale jest w dobrej cenie. Jest w dobrej cenie, w związku z tym się go bierze. To jest jeden z większych, moim zdaniem, tutaj aspektów szambiarskich, które można powiedzieć, jeżeli wychodzą w spadochroniarstwie. Także moim zdaniem podszedłbym do tego ze spokojem. Pozwolę sobie do tego filmu pozostawić zarówno link do artykułu Onetu, jak i podwieszę wypowiedź bohatera tego materiału na jednym ze swoich blogów, tak żeby można również przeczytać jego opinię na ten temat. Tak żeby można było sobie zestawić te dwie strony medalu. Co dalej? Wydaje mi się, że abstrahując od kwestii, czy faktycznie można było dokonywać przeróbek, czy można sobie certyfikować, być producentem i robić tego typu pokrowce z podrachunków zapasowych, czy to może być dopuszczone do skoków, czy skoki na tym były wykonywane, bo jeżeli były wykonywane skoki po prostu na sprzęcie wojskowym, który został dopuszczony do wykonania skoków i nie było to szkolenie spadochronowe, to do niczego się nie można przyczepić. Jeżeli to było wykonywane szkolenie spadochronowe i faktycznie, tak jak pamiętam, kilka lat temu zostało dopuszczone to, że może być wykonywane takie szkolenie, to znowu nie ma do czego się przyczepić. Jeżeli to jest faktycznie tylko tak, że na podstawie zdjęć, które zostały wysłane z warsztatu osoby, która według opinii autora, a bohatera tego filmu, złożyła donos i z jakiegoś powodu się ze sobą pokłócili i są to zdjęcia z warsztatu nad pracą nad prototypem, który w ogóle nie wyskoczył, to znaczy, że bijemy pianę. I jeżeli bijemy pianę, co zupełnie nie jest dziwne, to będzie potrzebne komuś, żeby dalej tą pianę pić. Pianę bić, nie bianę pić, bo bianę pić nie ma sensu, bo nie ma czegoś takiego jak biana, nie znam takiego napoju. W związku z tym chodzi o to, żeby dalej już tej piany nie bić. I popatrzyłbym spokojnie na to. Nie dziwię się, że są bardzo emocjonalne wypowiedzi spadochroniarzy na ten temat. Natomiast dziwię się, że tak mało jest refleksji nad tym, że informacje, które są nam podawane, niekoniecznie muszą być aż tak czarno-białe, że w naszym świecie, w którym funkcjonujemy w krainie iluzji, w której są coraz bardziej emocjonujące kwestie potrzebne, a nie to, żeby wyważyć swoją opinię i zaprezentować coś, co jest głosem rozsądku w takiej sytuacji. Prawdopodobnie ten film, który nagrałem teraz i który już właśnie kończę w warunkach bojowych, nie spełnia oczekiwań tych, którzy poszukują sensacji. Również nie spełnia być może oczekiwań tych, którzy poszukują wywabienia oczernionego bohatera tego materiału z Onetu. Natomiast prawda jest gdzieś po środku. Być może ją poznamy, być może jej nie poznamy. Natomiast przez 30 lat obserwacji tego świata powiem wam, że tam dzieje się pod skórą wiele rzeczy, które są w dużej mierze uzależnione od kolesiowskich układów, w których jednym się rzeczy udają, innym się nie udają, a to jak zostanie to zinterpretowane, jaka zostanie do tego przygotowana przykrywka, będzie zależało od tego, czy ma znajomego w odpowiednim miejscu, czy nie ma. A biorąc pod uwagę dobrą zmianę i to, w jaki sposób coraz bardziej odchodzimy od profesjonalizmu obsługi, mogę się spodziewać, że teraz rozkwita jeszcze bardziej to wszystko. Tutaj akurat mamy ofiarę, być może się okaże, że za jakiś czas powstanie jakiś przepis albo coś innego, że ktoś inny, kto będzie sprowadzał podobne sprzęty w podobny sposób, okaże się, że robi wszystko w porządku, a ten akurat co robił i tak, to zrobił, jak zrobił, to jest niestety, ale kryminalista. I to może tak być, kto wie. Moi drodzy,
Nie bałbym się za bardzo o to, czy akurat ten sprzęt, który został sprowadzony, będzie niebezpieczeństwem dla Was. Bałbym się o wiele bardziej o to, że niestety, ale jako społeczeństwo coraz bardziej głupiejemy i coraz bardziej przykładamy wagę tylko i wyłącznie do tego, jaka jest wartość wyrażona, wartość pieniężna danej usługi, a nie patrzymy się na to, co jest za tym. W związku z tym są wszelkie przestrzenie, aby osób, które nie potrafią tego ocenić, aby można naciągać. I tak jecie niestety, ale kurczaki, które są naszpikowane soją. I tak jecie rzeczy, które są napakowane cukrem i innymi pierdołami, bo jesteście wszyscy traktowani jako zwykłe bydło, które nie myśli. I niestety patrząc po tym, jakie są reakcje, jak to wszystko wygląda, odnoszę wrażenie, że faktycznie myślenie zupełnie nie jest w cenie i zupełnie ze zrozumieniem podchodzę do tego, że większość polityków, producentów traktuje społeczeństwo jako głupie stado. Tak niestety wygląda, że jest. Szkoda, że też tak jest w spadochroniarstwie. Szkoda, że nikt się nie chce pochylić, aby trochę zebrać informacji, aby trochę się więcej dowiedzieć na ten temat, aby być może uratować sobie życie, aby być może przystąpić do czegoś tak, żeby zrobić to wiele bardziej świadomie. Dziękuję serdecznie wszystkim i jeśli macie ochotę dalej bić pianę, a nie pić bianę, to dołączajcie do tej grona, a jeżeli nie, to zapraszam do tego, żeby zbierać wiedzę, żeby wyrabiać sobie własne opinie, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście jest takie czarno-białe, jakie jest, czy nie jest. Pozdrawiam serdecznie, tradycyjnym spokiem nawet w warunkach bojowych. Bojowe pasuje do wojskowych sprzętów.